Rozmawiamy o mapach. Mapach, które wydają się, no takie powiedziałbym, średnio ciekawe dla przeciętnego człowieka, szczególnie jak się na nich nie zna. Tutaj okazuje się, że te mapy naprawdę są wręcz fascynujące. I pan Marek musi trochę uściślić pytanie dla telefonujących, bo powstały pewne nieporozumienia, tak, Panie Marku? Po to, aby nie... może. Nie było nieporozumień. Pytamy o to, kiedy na stronach internetowych pojawił się internetowy plan miasta. Szczecina. Kiedy został uruchomiony? Tak, A telefon do radia 091 423 0050. I od razu odpowiadam czatującym, którzy dzisiaj wygrali, bo tak się złożyło, że dwie osoby odpowiedziały w tym samym czasie, że otrzymają albumy. Naprawdę bardzo ładne albumy ze Szczecina. Wprawdzie nie są to mapy, tylko są to zdjęcia, ale są to albumy ze Szczecina i w związku z tym proszę. O wysłanie danych na adres jarek małpomyszka.org. Panie Andrzeju, Pan zaczął mówić o e, tych rozwiązaniach, ale akurat e, musieliśmy przejrzeć czat, więc teraz oddaję Panu głos. Ja chciałbym wrócić na chwilę do GPS-u. E, pamiętajmy o jednej rzeczy. GPS to jest technika wojskowa. Stąd się wzięła, stąd do nas przyszła i została wy, wypracowana, opracowana, wdrożona do celów militarnych. E, Ok, no jest dzisiaj tak, że ona do nas wróciła. Ja powiedziałem o tej skrajnej tutaj technice, której tak naprawdę niewiele wiemy, bo nie wiemy, co dzisiaj tak naprawdę mogą satelity. Wiemy, że mamy ten GPS w komórce, ale zostaje cały środek, o którym też należałoby dla sprawiedliwości dziejowej wspomnieć. To są zastosowania tak zwane biznesowe. I to są sprawy bardzo poważne. W ten sposób zabezpiecza się na przykład transport. Wszystkie sprawy związane z zabezpieczeniem samochodów poprzez ich lokalizację związane są właśnie z tego typu y, zabawami. Tutaj mamy również takie sprawy jak nadzór ruchu, orientowanie się, gdzie kto jest. Jest to technika wykorzystywana przez policję z praktycznie całego świata, gdzie radiowozy mają w każdej chwili pokazaną lokalizację na planie i można z dużą dokładnością stwierdzić, gdzie dany radiowóz się znajduje. To są zastosowania GPS-u bardzo profesjonalne i bardzo powszechnie stosowane. I to też jest ta część, o której trzeba pamiętać, czyli te trzy segmenty, w którym tą technikę widzimy. Nasza codzienna yy, komórka, jak, ale, i również zastosowania profesjonalne. Czatujący też nawiązywali do tej e, części, o której Pan mówił, a mianowicie o tirach, o przewozach, bo to bardzo ważny element, ponieważ no, taki samochód pilnowany nie zgubi się i będzie też wiedział, gdzie dotrzeć. E, są też inne elementy tego wszystkiego, e, między innymi na czacie się okazało, że słuchają nas również słuchacze z Rzeszowa. Za chwilkę sprecyzujemy odpowiedź na pytanie tego słuchacza, który do nas się odezwał. A ja chciałbym jeszcze też powiedzieć o innych możliwościach, bo jest taka sprawa, która jest swego rodzaju ciekawostką, a mianowicie przed audycją rozmawialiśmy o tym, że mając do dyspozycji takie mapy, jakimi wy dysponujecie, ogromnym zainteresowaniem cieszyło się nałożenie, Współczesnych map na mapy Starego Miasta, bo to jest taki element, no co tam było kiedyś, prawda? Panowie? Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa. Udało nam się zrobić, pra, wykonać pracę, która polegała na nałożeniu na dzisiejszy plan miasta, tak jak on wygląda, starych, historycznych. Planów Szczecina. Nałożyliśmy trzy plany. Plan z 1721 roku, plan z 1873 i plan z 1919 roku. Trudność tej, tej zabawy, bo to tak naprawdę z punktu widzenia jakichś poważnych pomiarów, to jest zabawa, polega na tym, że to było rysowane od oka tak naprawdę, mierzone w cudzysłowie Dokładność oczywiście jest krokami. Tak. I teraz dopasowanie tego podciągnięcie w te miejsca. Wyskalowanie. To była ta praca, którą wykonaliśmy u nas w Wydziale Informatyki przy współpracy Muzeum Narodowego w Szczecinie i udało się to zrobić. I co to, i w tej chwili na stronach miasta można zobaczyć, właśnie. ja zapraszam wszystkich pod adres gis.um.szczecin.pl Tam w tej chwili zrobiliśmy taki mini portal, i w tym mini portalu są zgrupowane wszystkie te nasze. Takie podstawowe opracowania mapowe. Oczywiście to nie jest wszystko, bo tak naprawdę robimy dużo, dużo, dużo więcej rzeczy, bo w bieżącej działalności urzędu mapy są ważne. To zresztą chyba następny temat, który kiedyś za chwilę będziemy mogli poruszyć do czego się mapy wykorzystuje nie tylko w biznesie, ale i w urzędzie, bo to naprawdę jest wiele miejsc, w których można mapy wykorzystać, ale. Te mapy historyczne. Naprawdę fajnie to wyglądał, zobaczyć w, w którym miejscu kiedyś były forty, gdzie były bramy. No my teraz dzisiaj wiemy, że brama portowa jest tam, gdzie jest, brama królewska jest tam, gdzie jest. No okej. Okay. A co było między nimi? No właśnie, tego nie wiedzieliśmy. No a zapraszam na plan. To tak się co Zobaczcie Państwo. Co jeszcze tam raz, było. panie Andrzeju, proszę powtórzyć, ponieważ mamy tutaj słuchaczy, którzy domagają się, żeby, po, żeby ich pozdrowić. Słuchaczy z Rzeszowa słuchaczy z rybnika, słuchaczy z Ustrzyk Górnych i jeszcze z kilku innych miejsc. No, nie jestem w stanie wszystkich pozdrowić, ale serdecznie pozdrawiamy. Gis. Um, tak? Gis.um.szczecin kropka